Siemanko. Często pytacie mnie, jak radzić sobie z hejtem i jak ja sobie radzę z hejterami. Otóż jest bardzo proste. Na YouTubie mam w ogóle zablokowane komentarze. Jak radzić sobie z hejtem? To tak jakby powiedział, jak radzić sobie z kosmitami z Marsa. No nie spotkać ich nigdy. Ale mógłby nagrać, jak radzić sobie, wstaw słowo, wstaw słowo. Logika debila. Ta, ja ci już robię komentarz. Komunista chyba. Zobaczę durny komentarz w stylu na przykład Mariusz, a kiedy ten Dasko niby wejdzie na tą giełdę zewnętrzną? Jak ja widzę choćby cień ironii w tym debilnym komentarzu, to on też kasuje i panuje, dlatego... No, komunista chyba. Nie wiem. Pokażę ci, jak radzę sobie z hejterami, których nigdy nie widział, i negatywnymi komentarzami na YouTube oraz... On... Rozumiesz, że gościu w jednym zdaniu zestawił hejterów i jednocześnie zestawił negatywne komentarze, wiesz? Jak ci gościu napisze, że jesteś gównem, to według niego równoznaczne jest to z napisaniem: siema, twój film jest średni, wydaje mi się, że powinieneś poprawić coś. Nie, ban. O, dzięki za tego pula. Ty, no mogę ten? O kurde, flesza nie mam. Ja chciałem klikać, już rozumiesz? Już D było klikane. No nie miałem, Lizę w dżunglu. W dżungli, nie w dżunglu. Przepraszam, czat. Mam wadę wymowy po 5 stopnia. Nie no, widzieli mnie już? Tak, chyba tak. Ja nie dogonię jej, to jest Soraken. Shen R-ka, co? Jeszcze z takim HP zerkował, czekaj, zabijemy go zaraz. Łap go. O Jezus Maria. Prawy życonek. Dobra, zobaczymy, ile będę obrażeń robił, jak będę miał full AD build. Nie wiem po co użyłem Ignite'a, ale się obsrałem, bo jestem takim śmieciowym szako. Przepraszam, że ci to zabrałem. XD. Chciałem to zrobić, no co mam powiedzieć. Ludzie, co mają problem z pamięcią, nie kłamią? Tak, bo nie wierzę, że skłamał po prostu. Reklama! Zostaw ocenę pod filmem. Suba i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i wbiję jeszcze na live'y, które robię na Twitchu. No i gitara, siema, elo. Nie, zdechnij, proszę cię. O Jezus Maria. Kurde. Opa, pacynka jeszcze coś zrobi? Ta, asysta, dobrze. Ty, szkoda, że pacynka nie zbiera mi tych staków. No trudno. Dobra, zdechłem sobie. Trudno. Ale fajnie wyszło nawet. Mam Dusk Blade'a w 12 minucie. Ja wydałem na Lola 500 zł i wczoraj dostałem perma XD. No XD powiem. Siema. Ej, chodźcie tego Drake'a. O, wchodzą kryty w tego Drake'a, nie wiedziałem. Ketsy. Kurde, spieprzyło. O, złapana została nawet. Ta, dorwę ją, spokojnie. Mogę kliknąć ryj, żeby ten, ale trudno. Fajne. Ty, ten cockbuff nawet se radzi. Ja go nie za... Nie, czekaj, mam Ignite'a, dobra, próba numer jeden. O kurde, jakie lagi, widzicie? O kurde, ty. Nie no, siadło porządnie. Ha, i tak mnie nie zabił, ścieku. Ta, dzięki za tą nutę, naprawdę, BOŻE! Już nie ma nic lepszego. Dobra, statik... Nie, poczekaj, nie stać mnie. Ty, za... Oooo, próba. Ile już to daje? 4,5 sekundy.
Ja pierdzielę, to mi się podoba. Zaczynam rozumieć grę Shaco, nie? Fajna jest, fajna. Shaco Creed, no statyk już jest zrobiony, za chwilę następne itemy, dobre. Ej, w ogóle teraz mi się przypomina, jak powiedziałem itemy. Czemu ludzie, którzy kupują ubrania typu, jakie tam są? Kurde, nie puszuj tego. Supreme i tak dalej. Takie ubrania ludzie kupują. To czemu ci ludzie mówią na swoje ubrania itemy, a nie mówią ubrania? O co w tym chodzi, czas? Ja pierdzielę. Zawsze mi to jest śmieszne, jak widzę tych typów i mówią: no kupiłem z item. No item, to jak mówisz, jak chcesz. To nie chodzi mi o wymowę, tylko są tak mówią. Zawsze jak to widzę, to mnie tak śmieszy. Bo chodzą na dropy i dlatego. No ja wiem, że chodzą na dropy, ale czemu na to. A chodzą na dropy jak w gierkach, ta MMORPG. Że drop to itemy dropi, ta, a nie ubranka. Jakieś brudne. Śmieszne. Śmieszne to Zoe. Ja pierdzielę, jaki jest porypany Shaco. Ty, nie spodziewałem się, że to jest taka silna postać, naprawdę. Ty, ja pierdzielę, jakie to jest w dupę silne. A widziałeś, jak grałem z tego, RK'ego? Ja chodzę tylko w Gucci. Ta, chodzisz tylko w dresach kupionych na rynku. Borek! Ale w sumie tak naprawdę, no zazwyczaj, znaczy te... Jeżeli już jest jakiś pułap, dajmy na to... Od którego zaczynają się ubrania z takiej dobrej tkaniny i tak dalej, no to tak naprawdę różnią się tylko marką, nie? Nawet nie zawsze, bo to Supreme często nie jest najlepszy, po prostu jest najpopularniejszy i to jest dziwne trochę. Znaczy nie jest dziwne, ale... Spory pana. Ty, ja pierdolę. Fajna gierka. Ty, tylko ja nie umarłem i nawet HP nie straciłem. Dzięki za wsparcie. Dobra, kampimy czas, zobaczymy co się stanie. O, na infim nie stać. No, nie ma sensu już tego typa. No tego to ja nie one-shotuję, to nawet mi się nie chce go ruszać. Infernali żadnych. Nie gonią. Ja pierdzielę, widzieliście tego hita? Ty gościowi zostało 1 HP. Ja pierdzielę. Zostaw. Zostaw to. Ta, dobry Shaco już jest. Ty, Trinity se teraz złożę w sumie, bo na nim się wydaje spoko akurat Trinity. Ej, podoba mi się gra Shaco, zaczyna mi się podobać. Ale kryt za 900 tylko to nie jest dużo, tak? Za ile ja biłem tym Nasusem? Za 3,5 tysiąca uderzyłem. Ja pierdzielę, już mi zaraz urada. Nie no, oni już z bazy nie wychodzą, to jest useless, naprawdę. Co oni mają zrobić? No w bazie teraz będą tylko siedzieć. I temu na dżunglę czemu nie kupiłem do końca? Bo ten, już mam więcej niż 3 lata. Nie, no nie wiem jak na to odpowiedzieć, no. Ale spytaj jeszcze czemu Ignite'a wziąłem. Kurde, śmieci uciekłyśmy. Fajna gierka. Ja pierdzielę. Po co kupiłem buty? Żeby szybciej zapieprzać. Akurat buty są spoko. Zabij mnie. Nawet lifestyle nie mam. Siema. Śmieszna ta gierka jest. Dobra, dawajcie tego Drake'a szybko. Fajne jest to, że jak używam W na niewidce, to nie wychodzę z niewidki. Nie wiedziałem o tym wcześniej. Przed tą gierką, naprawdę. Tak rzadko Shaco gram, że nie wiem o takich rzeczach. Ej, dobra, czekajcie. No to teraz bym se poleciał coś na AD fajnego za ten item. Wydaje mi się, że Blood Tristera tu złożę. Blood Trister zamiast tego Trinity. No nie wiem, Trinity jest fajne na Shaco, pokażę ci jak działa. A próbka Trinity Force. O kurde. Dobra, Trinity jest useless. 2-1-3-7 było.
Skąd ona o mnie wie? Ja pierdzielę. O kurde, ty mogłem nie wchodzić jednak, to bym przeżył. A, czemu item na dżunglę słabszy? Nie, no jest useless jak na moje. Lepiej sobie zbudować Deathblade'a od razu, bo ten Deathblade z szaku działa tak zarąbiście. Przecież cały czas go masz przez to swoje Q. Trinity, kup coś lepszego. Trinity dobrze siada na tym szaku, naprawdę. Trzy hitki, a pod Dark Harvesta na hita by zabił. Dlatego Vayne, pamiętacie filmik na YouTubie i pamiętacie, jak graliśmy Vayne pod Dark Harvesta. Na jednego hita. Ludzie po prostu znikali. Jak w Gothiku 2 ludzie znikają takie zadanie. Spoiler z Gothika 2. Te, ale wolę na normalach w sumie grać takie gierki tak naprawdę. Chociaż ja i tak potem testuję wszystkie te buildy na rankedach, bo jestem głupi i przegrywam wszystko, ale... 320 tych stacków. Ale ta skala jest taki gówniana, nie wiem, powinni zbufować te Dark Harvesta, naprawdę. On dopiero w 34 minucie to coś robi, naprawdę. Ten Electrocute to robił dużo, dużo robił wcześniej obrażenia. O kurde, wskoczyłem w to. Klona mi biją. Ja... Nie no, panowie, bo za łatwo będzie Tureta nam w końcu spuszować. Wzięli nam Tureta w tej minucie. Czuję się jak Nightblue Chat, jak tak gram. Jak takie chamskie przedłużanie gierki. Czuję się jak Nightblue. Ty, ja pierdzielę, co to było? Ta poszła pod Tormaila, dlatego jej nic nie zadaję. Uhuhu. O kurde, ty. Ale broken ten Kog'Maw'ik. Nie wiem, śmieszy mnie to, co mam powiedzieć. Śmieszy mnie. Taka gierka, no. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.